Andrzej Dybowski, Polska mówi dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest były szef szkolenia antyterrorystów, pan Marek Przewoźnik. Witam. Dzień dobry. Panie Marku, chciałbym porozmawiać o zagrożeniu terrorystycznym, o ataku. Hipotetycznie, jestem na zakupach w centrum handlowym. Słyszę strzały. Co robić? Jeżeli strzały pojawiają się bardzo blisko mnie, wówczas jak najszybciej staram się obniżyć sylwetkę, jak najszybciej staram się uciec, wykorzystać pierwszą, najbliższą zasłonę, za którą mogę uniknąć tego bezpośredniego ataku. Jeżeli ja jestem jednym z osób, które stały się celami danego napastnika. To jest bardzo, bardzo istotne. Jeżeli mam możliwość, szukam jakiegoś miejsca schronienia, wykorzystując od schodów, poprzez jakieś załomy, poprzez ściany, pomieszczenia, tam gdzie zejdę z pola widzenia napastnika, że nie będę dla niego bezpośrednim celem. Staram się ukryć w tym pomieszczeniu. No dobrze, ale jeśli jestem z dzieckiem, bądź osobą starszą na przykład? Oczywiście w miarę możliwości staram się im pomóc, jak najszybciej schować za to miejsce. Jeżeli to jest osoba ranna, która koło mnie się przewróciła, już staram się jej nie pomagać. To niestety tak trochę egoistycznie zabrzmi. Natomiast jeżeli zaczynam się pochylać, jestem bardzo łatwo widoczny. Napastnik natychmiast zwraca na mnie uwagę i może w moim kierunku oddać strzały. Będę kolejną ofiarą. Mam jak najszybciej zadbać o swoje bezpieczeństwo. Jeżeli jest to dziecko, biorę pod pachę, uciekam. Osoba starsza, jeżeli porusza się w miarę sprawnie, staram się uciekać razem z nią, pomóc jej uciec. Jeżeli nie, niestety odpuszczam, biegnę sam, żeby jak najszybciej się ukryć, ponieważ będę kolejną ofiarą danego napastnika. Czy telefon komórkowy może być pomocny w takiej sytuacji? Czy mam wykonywać jakieś połączenia, informować służby? Telefon komórkowy dopiero wtedy, kiedy jestem już w ukryciu, kiedy jestem zamknięty, kiedy jestem schowany przed bezpośrednim wzrokiem napastnika. I co jest bardzo istotne, pierwsza rzecz, wyciszam telefon, żeby napastnik nie mógł mnie zlokalizować, bo czasami jest sytuacja w centrach handlowych. Mieliśmy przykład Nairobi, gdzie napastnicy poruszali się po centrum handlowym. W pomieszczeniu siedzą osoby ukryte. Oni nie sprawdzą każdego pomieszczenia, bo to jest zbyt duży obszar, zbyt mało czasu, bo wiadomo, że służby już podejmują określone działania. Ale jeżeli usłyszą za ścianą, że w pomieszczeniu dzwoni telefon, to oni zrobią wszystko, żeby do tego pomieszczenia dotrzeć. A tam będę ukryty ja. Potencjalnie kto jest lepszym celem, do kogo terrorysta wymierzy ten strzał? Do osoby leżącej czy osoby uciekającej? Bo to też jest tak, ważny element. Jeżeli osoba ucieka, przewraca się, to terrorysta najczęściej stara się do tej osoby jeszcze oddać kilka strzałów, jeszcze ją zaatakować. Oczywiście, jeżeli nagle z jednego miejsca ucieka kilkadziesiąt, kilkanaście, kilkaset osób, to też ciężko jest ogarnąć. On sobie raczej stara znaleźć jakiś cel, do którego może oddać strzał. Dlatego tak istotne jest, żeby szybko oddalać się z miejsca zdarzenia. Jeżeli już leżymy w danym miejscu, a dookoła teren jest pusty, to wiadomo, że ten terrorysta jeszcze będzie podchodził, będzie sprawdzał, dobijał. Tak to wygląda i tak to się odbywa. Rozumiem, że bardzo trudno w takiej sytuacji, ale powinniśmy chyba zachować zimną krew i nie panikować. To jest bardzo istotne. Wyzwolić sobie tą chęć przeżycia i jak najszybciej uciekam, nic mi się nie stanie i myślenie o tym, że na pewno cała sprawa dobrze się zakończy. To jest bardzo istotne. A jeśli hipotetycznie stanę już oko w oko z terrorystą, co mam robić? Jeżeli nie mam możliwości wykonać innych ruchów, nie mam możliwości się schować, nie mam możliwości nic zrobić, nie pozostaje nic innego, jak tylko, jak to mówią, podnieść ręce i rozpoczynać walkę. I to z im większą furią, z im większą agresją dopadnę do napastnika, zaatakuję jego, tym mam większe szanse na przeżycie. Wykorzystując wszystko, co mam pod ręką, może być to być kubek, może to być długopis, doniczka, cokolwiek, bylebym tylko mógł jak najszybciej, z jak największą agresją dopaść do napastnika, żeby jego zaatakować. To jest bardzo istotne. Napastnik też nie będzie się spodziewał, że z taką agresją, z takim impetem starsza osoba, kobieta, ktoś inny może zaatakować. On się tego nie będzie spodziewał, bo wiadomo, jeżeli naprzeciwko niego staje wysportowany mężczyzna, on też inaczej do niego będzie podchodził. W momencie, gdy ktokolwiek już
nie ma innej możliwości, atakujemy i to z pełną furią, z pełną agresją, żeby jak najszybciej doprowadzić do obezwładnienia napastnika. Obyśmy się nigdy w takiej sytuacji nie znaleźli, ale pamiętajmy o tych cennych poradach. Moim i Państwa gościem był były szef szkolenia antyterrorystów, pan Marek Przewoźnik. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.